Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy uczniowie, kochani kandydaci do bierzmowania. Dziś mamy wtorek, 13 października. Jest ogólnie brzydka pogoda, deszczowo. No i to dość dobrze odzwierciedla mój stan ducha. Dziś mam taki właśnie też nastawienie do życia. Ale to, co mnie na duchu podnosi, to myśl, że te filmiki może Wam pomogą być szczęśliwymi ludźmi. I dlatego nagrywamy kolejny. Punkt 6 katechizmu naszego pacierza katechizmowego to 8 błogosławieństw. I już tutaj na samym początku chcę zaznaczyć, że tak 8 błogosławieństw, jak i wszystkie inne właściwie punkty wymagają wiary, żeby to zrozumieć, bo błogosławieństwa nie są proste. Nie tylko w nauczeniu się, bo nauczyć się to jeszcze myślę, że jesteście w stanie bez problemu, ale żeby je przyjąć i wcielić w życie, no to jest ogromne wyzwanie. A tymczasem błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Benedictus, benedicere, to znaczy z łaciny dobrze mówić. Szczęśliwy człowiek to jest ten, o którym się dobrze mówi, któremu się dobrze życzy. Błogosławić, to wysławiać dobro, czyli być szczęśliwym, tak można to zinterpretować. Więc błogosławieni to szczęśliwi. A kto jest błogosławiony? Mamy tutaj 8 punktów. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Te 8 błogosławieństw zachęcam, aby już zacząć się ich uczyć. Myślę, że dobrze jest znaleźć na to jakąś taktykę, jakiś taki sposób na nauczenie się, żeby zobaczyć, które odniesienia są do siebie podobne, jak to przyporządkować. Może niekoniecznie po kolei, ale żeby znać te 8 błogosławieństw. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że 8 błogosławieństw to jest konstytucja Królestwa Bożego, więc tym bardziej w tym kontekście to należy rozumieć. Skąd wzięły się błogosławieństwa? W Ewangelii według świętego Mateusza są 3 rozdziały, od rozdziału 5 do 7, tak zwane kazanie na górze. Jest to ogromne przemówienie Pana Jezusa, wielkie głoszenie, bardzo pewnie długie i przeplatane też dyskusjami, posiłkami, powiedzmy takie rekolekcje, w których Jezus mówi w tym kazaniu na górze 8 błogosławieństw. Niektórzy mówią o górze błogosławieństw. I to ma miejsce, to jest zanotowane w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5 od wersetu 3. Tu się zaczynają błogosławieństwa. I tak jak przed chwilą czytałem, one są sformułowane. Ale jest tu też w pewnym sensie 9 błogosławieństwo, kiedy Pan Jezus podsumowuje: błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, dalej Jezus naucza, więc sól ziemi nie może utracić swojego smaku, bo jeżeli sól utraci swój smak, to czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Wy jesteście solą ziemi, Jezus mówi.
Jeżeli będziemy trwać przy tych przykazaniach, będziemy mieli w sobie smak. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Błogosławieni, którzy są ubodzy w duchu, nie biedacy, żebracy, ale ubodzy, czyli mający wszystko u Boga. Błogosławieni, którzy się smucą z różnych powodów, ale jeżeli smutek przeżywamy w Bożej perspektywie, patrząc na to oczami wiary, no to mamy nadzieję na pocieszenie. Błogosławieni cisi. Ci, którzy nie są krzykliwi, kutliwi, agresywni, ale ci, którzy są spokojni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. A któż z nas nie chce sprawiedliwości? Tylko kiedy podpadniemy, to liczymy na miłosierdzie. Ale jeżeli chodzi o punktację, chociażby na sprawdzianach, to każdy by chciał sprawiedliwości. Tylko przez siebie rozumianej. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie jesteś miłosierny? Nie otrzymasz miłosierdzia. Chcesz miłosierdzia? Bądź miłosierny. Prosta zasada. A wtedy będziesz szczęśliwy. Wtedy będziesz błogosławiony. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce, czyste wobec grzechu, czyste w znaczeniu czystości seksualnej, bo nieczystość jest przede wszystkim u nas rozumiana jako grzech tej sfery seksualnej, a często grzech wchodzi przez oczy, więc jeżeli będziesz miał czyste oczy, będziesz miał czyste serce, będziesz oglądał Boga, będziesz szczęśliwy. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Synowie Boży wprowadzają pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Jeżeli pragniesz sprawiedliwości, jeżeli stajesz za prawdą aż do bólu, to Bóg ci to wynagrodzi i będziesz posiadał Boże Królestwo. To jest obietnica Boga. To są trudne tematy. Trudno jest wcielić w życie tak w 100% wszystkie te błogosławieństwa, bo nie jesteśmy skorzy do tego, żeby w cichości, spokoju, miłosierdziu przeżywać trudności, żeby płacząc się cieszyć, o jak fajnie, że jestem smutny, to Pan Bóg mnie pocieszy. Raczej ciężko nam jest w taki sposób w ogóle spojrzeć, że jest nadzieja nawet w smutku, że jest nadzieja nawet jeżeli jesteśmy prześladowani. Nie z samego powodu prześladowania. Jezus mówi, że błogosławieni jesteście, jeżeli wam urągają, prześladują was i z mego powodu kłamliwie o was mówią, to cieszcie się i radujcie. Ale nie z samego powodu cierpienia. To nie chodzi o same cierpienie. Tylko o znoszenie tego cierpienia dla imienia Jezus. A wielka będzie wasza nagroda w niebie. Nie spodziewajmy się tutaj na świecie sprawiedliwości, równości, miłosierdzia. To są ładne hasła, ale człowiek, dopóki ma w swoim sercu egoizm, dopóki pozwala sobie na rozróżnianie, na szufladkowanie, na sądzenie według swojego subiektywnego sądu, to zawsze świat będzie niesprawiedliwy. A Bóg jest sędzią sprawiedliwym i miłosiernym. Więc ufajmy w Jego miłosierdzie i w Jego sprawiedliwość. Bądźcie miłosierni, a miłosierdzia dostąpicie i wasze pragnienie sprawiedliwości będzie zaspokojone. Ale to jest ważne, że ostatecznie to prowadzi nas do nagrody. Jezus nam obiecuje nagrodę w niebie. Trudne są przykazania, jak już mówiłem, te błogosławieństwa. Ale jeżeli spojrzymy na nie przez pryzmat zamiast słowa błogosławiony, to szczęśliwy, to rzeczywiście możemy zobaczyć, że to przyniesie kiedyś nam szczęście. Zobaczyć to oczami wiary. I tego wam życzę. Zobaczcie to oczami wiary. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczególnie w czasach zarazy trzymajcie się ciepło i zdrowo.